Drodzy bracia, chciałbym, byśmy dzisiaj zastanowili się w tym dniu sobotnim nad kroczeniem tą wąską drogą. Przechodzić przez ciasną bramę, która prowadzi do Królestwa Niebieskiego. Wiemy, znamy te teksty, które już były czytane. Wąska droga, ciasna brama. W innych miejscach mamy napisane: z bojaźnią sprawujcie swe zbawienie. No wydawać by się mogło, że to jest trudne zadanie. Trudne zadanie naprawdę osiągnąć Królestwo Niebieskie. Inny tekst jest zapisany znowu w Łukaszu, 13 rozdziale. Jak ktoś znajdzie 13, 23, 24? I rzekł ktoś do niego: Panie, czy tylko niewielu będzie zbawionych? On zaś rzekł do nich: Staraj się wejść przez tą wąską bramę, gdyż wielu, powiadam wam, będzie chciało wejść, ale nie będą mogli. Niewielu będzie zbawionych. Niewielu będzie zbawionych, no ale będą zbawieni. Jednak ludzie będą zbawieni. Sam Jezus mówił właśnie tu, że nie jest to łatwe zadanie. I chyba wszyscy, jak tu jesteśmy, się z tym zgadzamy. Że nie jest to łatwe zadanie, kroczenie tą wąską drogą. Mam już trochę lat, już szósty krzyżyk się zaczął niestety. I spotkałem wielu na drodze życia, którzy naprawdę chcieli żyć zgodnie z wolą Bożą. Oni prowadzili swoje własne dzieci zgodne z wolą Bożą. Dzisiaj te dzieci siedziały tak posłuszne na nabożeństwie, ręce na kolanach, nie mogli się ruszyć, obejrzeć. No dzisiaj nie ma tych dzieci, nie ma tych rodzin w zborze. Coś się stało, ale powiedzieli, doszli do wniosku, że nie dają rady iść tą wąską drogą. To gdzie był ich błąd? Zostali rozgoryczeni. Inni znowu, których spotkałem, skierowali swoje kroki w stronę łaski. Mówili: Bóg jest łaskawy, upadnę dzisiaj, upadnę jutro, Bóg jest łaskawy i wybaczy mi. Tak, wybaczy. Ale oni tak długo upadali, że dzisiaj ich również nie ma w zborze. Dzisiaj ich również nie ma w zborze. To gdzie jest ta droga, która prowadzi nas do Królestwa Bożego? Wiecie co, dzisiaj ludzie wierzący wybrali wiele dróg. Nasze zbory pustoszeją, czego jesteśmy świadkami. To nie tylko nasze zbory adwentystyczne. Wszystkie kościoły na tym świecie dzisiaj świecą pustkami. Ostatnio rozmawiałem z takim gorliwym ewangelikiem. Mówi: u nas jest to samo, u nas młodzież nie przychodzi. Jest parę staruszków, którzy tak naprawdę chodzą do kościoła. Zbory nasze świecą pustkami. Czyżbyśmy nie znaleźli tej drogi, tej wąskiej drogi, która prowadzi do Królestwa Niebieskiego? Spróbujmy dzisiaj znaleźć sobie, jak kroczyć tą drogą. Wierzę, że my wiemy, że wiemy, ale często zapominamy. Zapominamy, jak kroczyć tą wąską drogą. Przeczytajmy tekst Filipian 2, 12-13. Albowiem to Bóg według upodobania sprawia w was i chcenie, i wykonanie. Czyńcie wszystko bez szemrania i bez wątpienia. Czyli tu mamy już pewną wiadomość, że to Bóg w nas sprawia. To jest Boża ingerencja w nasze umysły, w nasze serca. Sami nie damy rady kroczyć tą wąską drogą i przejść przez tą ciasną bramę. Jest to Boża interwencja. Przecież to my wiemy, że jesteśmy dziećmi Bożymi. Wiemy, że Bóg nas chce wszystkich zbawić. Tylko jak? Jeżeli to boska interwencja, ale szukajmy dalej tej drogi.
Zwróciłem ostatnio uwagę, no nie ostatnio, ale już na pewne teksty z Pisma Świętego zapisane w Marku 2 rozdziale, 18-19 werset. Może ktoś przeczyta. Marek 2 rozdział, 18 i 19 werset. A uczniowie Jana i faryzeuszy pościli. Przyszli więc i pytali go, czemu uczniowie Jana i faryzeuszy poszczą, a twoi uczniowie nie poszczą? I odpowiedział im Jezus, czy przyjaciele oblubieńca mogą pościć, gdy jest z nimi oblubieniec? Dopóki mają ze sobą oblubieńca, nie mogą pościć. Tak. Kim jest ten oblubieniec? Kogo Pismo Święte przedstawia jako oblubieńca? Oblubieńcem jest Jezus. Mówi tutaj dobitnie, że Jezus, oblubieniec, jest z nimi. Jest oblubieniec. Jeżeli jest oblubieniec, to musi być i oblubienica. Zgadzamy się z tym? Co jest zapisane w Efezie 5:25? Przeczytajmy, jeżeli ktoś znajdzie. Tak, mamy tutaj oblubieńca, który umiłował Kościół, oblubienicę. Czyli mamy oblubieńca, oblubienicę, mamy parę. Jezus jest przedstawiony jako oblubieniec, Kościół Boży jako oblubienica. Co jeszcze mamy? Jeżeli jest oblubieniec i oblubienica, dzisiaj byśmy powiedzieli narzeczony z narzeczeniem. Co cechuje tę parę? Tu mamy odpowiedź. Miłość, właśnie miłość. Miłość właśnie, ta pierwsza miłość, która jest między tymi dwoma ludźmi, między oblubieńcem i oblubienicą. Jaka jest pierwsza miłość? Możemy powiedzieć, że to jest ślepa miłość. To jest miłość, która nie widzi wad, tylko widzi same superlatywy. I tak jest przedstawiona ta miłość między Bogiem, a Jego ludźmi. Jest taka księga w Piśmie Świętym, Pieśń nad Pieśniami. Na pewno wszyscy ją czytaliśmy. Jest to taki poetycki sposób wyrażona miłość oblubieńca i miłość oblubienicy. Miłość Jezusa do ludu swego i miłość ludu do Jezusa. Jest tam, tam same superlatywy są mówione. Wychwalanie jeden drugiego w piękny, poetycki sposób. To jest właśnie ta miłość. I myślę, że to jest właśnie ta droga, ta prawdziwa droga, ta wąska droga, która zaprowadzi nas do Królestwa Niebieskiego. Miłość. Czy tak naprawdę zdajemy sobie sprawę, co to za siła? Wierzę, że wszyscy, jak tu jesteśmy, kochamy swoich współmałżonków i wiemy, co to jest za siła, szczególnie ta pierwsza miłość. To jest tak mocna siła, która może robić cuda w naszym życiu. I robi tak. Właśnie. I Bóg używa właśnie tej siły w stosunku do nas. Dla ukochanej osoby jesteśmy gotowi zrobić wszystko tak naprawdę. Jesteśmy gotowi poświęcić wszystko, czas, wszystko, co posiadamy. Nawet poświęcić swoje życie. Ja mówię o tej prawdziwej miłości, tej miłości wzorcowej. I Jezus to uczynił dla nas. Przecież Jezus poświęca swoje życie dla nas. A zadajmy sobie pytanie, co my jesteśmy zrobić dla oblubieńca, dla ukochanego Jezusa. I właśnie tutaj tkwi problem, co my jesteśmy zrobić gotowi dla oblubieńca. To jest trudna droga, tak jak na początku napisałam i powiedziałem, i wąska droga. Spójrzmy może na nasze takie ziemskie tu związki. Co się dzisiaj dzieje w małżeństwach? Jest rozpad małżeństw. Dlaczego? Ja wam powiem dlaczego.
Bo więcej czasu spędzamy w pracy z koleżanką czy z kolegą, niż z własnymi współmałżonkami. I tak jest dzisiaj z nami w stosunku do Boga. Więcej czasu spędzamy tutaj na ziemi, w naszych sprawach z życia codziennego, niż z Jezusem. I szatan uczynił wszystko, by zabrać nam dzisiaj czas. Dał nam tyle zajęć, może ja już nie mówię o tych złych rzeczach, ale tyle zajęć w tym świecie, żeby przetrwać, żeby żyć na jakimś poziomie, że nie mamy dla naszego oblubieńca czasu. Nie mamy dla niego czasu. Ta miłość wygasa w naszych sercach. Nasz związek z Jezusem przeżywa kryzys. Kryzys w dzisiejszym świecie, nasz związek z Jezusem. Ileś dał nam rzeczy, takich naprawdę, które wydaje się nam są potrzebne. Wiecie, ja sam się na tym łapię. Ostatnio, jak co już wspomniałem o tej burzy, jaka przeszła, nie było parę dni prądu, nie było internetu. I jeżeli mi ktoś, żona mówiła, ty na komórce siedzisz w internecie, to zawsze się kłóciłem. Nie, ja nie, wszyscy, ale nie ja. I jak nie było internetu, wiecie, ile miałem czasu? Okazało się, że mam tyle czasu, że nie miałem z nim co robić. A kłóciłem się, że ja nie. To się dzieje z nami. Daje nam tyle rzeczy, nasze samochody, nasze domy. Moglibyśmy wymieniać wszystko, byle zabrać nam czas. Byle zabrać nam czas. Te ranne, wieczorne modlitwy, jakie zanosimy do Boga, to jest mało. To nic nie daje. To tak, jakbyśmy wieczór z naszym współmałżonkiem spytali się, jak ci ranek, jak ci noc minęła i jak ci wieczór, jak ci dzień minął. To nic nie daje. Ellen White mówi, że powinniśmy zajmować co najmniej godzinę czasu każdego dnia na rozmyślaniu, co tak naprawdę uczynił dla nas Jezus. Co poświęcił dla człowieka, z czego zrezygnował, a zrezygnował z wspaniałych rzeczy, z Królestwa Niebieskiego, by przyjść i uratować tę oblubienicę, by być z tą oblubienicą. A na końcu co? Na końcu oddaje życie. Oddaje życie. Oddaje życie w okrutnej śmierci. Żyjąc tutaj na ziemi, żył w ciągłych udrękach. Był wykorzystywany. Jego życie nie było łatwe. Ale patrząc na Jezusa, widzimy, że On spędzał poranki na łączności z Ojcem. Czerpał z tego samego źródła siłę do walki z grzechem. Siłę, by wytrwać w swym postanowieniu. Z tego samego źródła czerpał. I właśnie to jest ta wąska droga, którą kroczymy. Znaleźć ten czas, nie dać sobie zabrać czasu, by być razem z Jezusem. Musimy pielęgnować tę miłość. To jest mało to, że przy chrzcie wyznaliśmy Mu miłość. Wiecie co? Słyszałem taki ostatnio przykład. Jesteśmy chyba takimi chrześcijanami, gdy żona mówi do męża, wiesz, ostatnio powiedziałeś mi przy ślubie, że mnie kochasz. A mąż odpowiada, jeżeli się coś zmieni, to ci odpowiem. My tak samo Boga traktujemy. To nie na tym polega. Nie na tym polega, drodzy bracia. Czas spędzony z Jezusem wzbudzi naszą, odrodzi, wzbudzi tę miłość. Na nowo wzbudzimy w sercach naszą miłość. Jezusa znajdujemy w Piśmie Świętych, w dziełach proroków, w przyrodzie. Znajdujemy Go przy łożu chorego, dzieląc się Ewangelią o Jego bliskim powrocie. Gdy spojrzymy na bohaterów wiary opisanych w Piśmie Świętym, że zauważamy, że oni naprawdę miłowali Jezusa. Ciągle o Nim mówili. Przecież
chrześcijanie, nazwa chrześcijan wzięła się z tego, że oni mówili ciągle o Jezusie, o Chrystusie i dlatego zaczynali ich, to było przezwisko pierwsze chrześcijanie, bo nie mieli innego tematu, mówili o swojej ukochanej osobie, o oblubieńcu. Przeczytajmy, co Paweł mówi w 1 Tesaloniczan 4, 15, 17. Jeżeli ktoś znajdzie. Dziękuję. Zauważyliśmy na to jedno słowo, które tam było powiedziane? My, którzy zostaniemy przy życiu. Ile to już lat minęło, gdy Paweł nie żyje? A Paweł wyraźnie mówi, my, którzy pozostajemy przy życiu. Wiecie, kto tak mówi? Kto tak może powiedzieć? Osoba, która kocha. Osoba, która kocha, nie liczy czasu, tylko chce bliskiego spotkania ze swą ukochaną osobą. I apostoł Paweł w wielu miejscach wyraża się my, którzy pozostaniemy przy życiu, bo z utęsknieniem czeka na spotkanie Jezusa Chrystusa. Dlaczego nasi pionierzy, ludzie, których jeszcze ja pamiętam, mówili i byli tak uparci przy tym, że oni doczekają przyjścia Jezusa. Wiecie co, jako młody chłopak pamiętam, nie wiem czy pamiętacie Pawła Fojcika, to był ojciec Piotra Fojcika. Miał 95 lat, był bez nogi, jeżeli go pamiętacie. I już przyszedł do zboru chyba ostatni raz, ja mu jeszcze podałem ręki, żeby po schodach wszedł. I on mi mówi, wiesz, mnie Bóg z tej choroby jeszcze wyciągnie, bo ja żywo doczekam przyjścia Jezusa. Ja wtedy jako 17-18-letni chłopak myślę, czy wiesz, co ty mówisz? Nie rozumiałem wtedy jeszcze, co on chciał powiedzieć. A on po prostu był zakochany w Jezusie Chrystusie i czekał z utęsknieniem na Jego przyjście. Te słowa właśnie potwierdzały to, że on żył Ewangelią o Jego przyjściu. I tak żyje osoba, która naprawdę miłuje i kocha Boga. Mówi tylko o spotkaniu z Nim, z Jezusem. Mówi o Jego powrocie. Dzieli się tą Ewangelią z bliźnimi, sąsiadami. Głosi Ewangelię o Jego powrocie. Zauważyłem, że my coraz mniej też mówimy o powrocie Jezusa. Nie chcę być jakiś lepszy od innych, ale ja się też na tym łapię, że się zastanawiam, jaka będzie moja emerytura, za co będę żył na emeryturze, jak sobie ustawić życie na tej emeryturze. Takie myśli krążą nam po głowach. Czyżbyśmy stracili tą pierwszą miłość? Powinniśmy mówić, my dojdziemy do... Za naszego życia spotkamy się z Jezusem. To powinno być naszym rozważaniem, naszym rozmyślaniem, a nie jak ułożymy sobie życie na stare lata. To jest taki nasz test, jak daleko jesteśmy zaangażowani w tej Bożej miłości. No ale jak to osiągnąć, drodzy bracia? No tak jak wspomniałem, być z Jezusem Chrystusem, przebywać z Nim jak najczęściej. Gdy patrzymy na jakiegoś ziemskiego idola, szczególnie młodzież, piosenkarza, zauważamy, że oni się chcą upodobnić do Niego? Gdy czytamy jakąś książkę, jakiś bohater w książce, to my w naszych myślach upodabniamy się do Niego. Chcemy przeżywać te same historie, jakie tam są opisane. Dzieje się, drodzy bracia i siostry, to podświadomie w naszych sercach. Tak to działa. Tak to działa właśnie. A
Ale gdy będziemy patrzeć każdego dnia na naszego Jezusa i dokończyciela wiary, jak jest nazwany, naszego oblubieńca, co się będzie działo z nami, z naszymi charakterami? Będziemy się upodobniać do Niego. Będziemy się upodobniać do Jezusa Chrystusa. Jest powiedziane, że z tej ziemi nic nie zabierzemy oprócz charakterów, jakie tutaj wypracujemy. Nasze charaktery będą się różnić, to jest normalne, ale to będą charaktery zgodne z wolą Bożą. Spójrzmy jeszcze, jakim był Jezus, będąc tutaj na ziemi. Mateusz 11 rozdział. Przeczytajmy 29 wiersz. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie, że jestem jaki? Cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Jakim był Jezus? Cichy i pokornego serca. Miał takie wielkie dzieło do wykonania, a był cichy i pokornego serca. Dzisiaj te cechy charakteru nie są modne w tym świecie. Być cichym, pokornego serca, taki człowiek jest uważany za nieudolnego, nieradzącego sobie w życiu. Dzisiaj się nam wmawia, że powinniśmy przebojowi być, walczyć o swoje i wtedy coś jesteśmy w stanie osiągnąć na tej ziemi. Ale Jezus mówi, bądźcie cisi i pokornego serca. Gdybyśmy tak naprawdę wszyscy byli w naszych zborach, w naszych domach, cisi i pokornego serca. Wiele spraw zostałoby rozwiązanych w naszych zborach, w naszych rodzinach, w naszych domach, wśród sąsiadów. Wiecie, im jestem starszy, to tak czasem myślę, lepiej nie mieć racji, ale mieć spokój. Czy to nie jest prawda? Nie kłócić się, no miej te racje, ale ja mam spokój i żyję w zgodzie. Tak to działa, drodzy bracia. Lepiej nie mieć racji, ale mieć spokój i żyć w zgodzie z wszystkimi. Ellen White opisuje Jezusa, że wiele razy był wykorzystywany w pracy zawodowej jako cieśla przez swoich braci. Musiał kończyć za nich pracę. Takim był, bo taki miał charakter nasz Jezus. Zwróćmy uwagę na tekst zapisany w Mateuszu 25 rozdziale. 31-40. A gdy przyjdzie Syn Człowieczy w chwale swej i wszyscy aniołowie z Nim, wtedy zasiądzie na tronie swej chwały i będą zgromadzone przed Nim wszystkie narody i odłączy jedne od drugich, jak pasterz odłącza owce od kozłów. I ustawi owce po swojej prawicy, a kozły po lewicy. Wtedy powie król tym po swojej prawicy. Pójdźcie, błogosławieni Ojca mego, odziedziczcie królestwo przygotowane dla was od założenia świata. Albowiem łaknąłem, a daliście mi jeść. Pragnąłem, a daliście mi pić. Byłem przechodniem, a przyjęliście mnie. Byłem nagi, przyodzialiście mnie. Byłem chory, odwiedzaliście mnie. Byłem w więzieniu, a przychodziliście do mnie. Wtedy odpowiedzą mu sprawiedliwi tymi słowy: Panie, kiedy widzieliśmy Cię łaknącym, pragnącym? Kiedy takim widzieliśmy Cię? A Jezus mówi: kiedy? Odpowiada im: zaprawdę powiadam wam, cokolwiek uczyniliście jednemu z tych najmniejszych, mnie uczyniliście. Popatrzmy się na tych ludzi. Zadali pytanie, kiedy to czyniliśmy? Kiedy te dobre uczynki czyniliśmy? To wypływało z ich serca. Z tego, że byli w łączności z Jezusem Chrystusem i to Jezus ich zmieniał bezwiednie. To wypływały te dobre uczynki z ich serca. Oni robili te dobre uczynki. Te dobre uczynki były. Czy oni wiedzieli o nich, że czynią? Nie. Nie wiedzieli. Dlatego możemy powiedzieć, że uczynki są potrzebne.
Uczynki są potrzebne w naszym życiu. Są sprawdzianem naszego nowonarodzenia, sprawdzianem naszej łączności z Jezusem i chodzenia z Bogiem. To były uczynki, które wypływały z miłości do Jezusa i co za tym idzie i do ludzi. Przeczytajmy 1 Jana 5:3. Mam nową Biblię, mi to idzie jeszcze długo. 1 Jana 5:3. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Popatrzmy się, jak bardzo ważny tekst zapisany w Piśmie Świętym. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przykazań Jego przestrzega, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Wiecie, ja zawsze wspominam tych ludzi, takie dwie rodziny były w Cieszynie z małymi dziećmi. Oni naprawdę chcieli być wierni Bogu, ale to musiało chyba, nie wiem, nie wypływać z ich serc. I tych ludzi dzisiaj nie ma w zborze, tych ludzi nie ma. Młodzież, ich dzieci już dorosły, są w świecie. Bo oni naprawdę chcieli, ale poszli nie tą drogą, co trzeba. Nie są tą drogą, co trzeba. Drodzy bracia i siostry, jeszcze raz wspomnę. Przejście przez tą ciasną bramą i iść tą wąską drogą nie jest łatwe. I jedynie miłość może to sprawić do naszego oblubieńca, że przejdziemy tę drogę, że przejdziemy i dojdziemy do końca tej drogi. Dojdziemy do końca. Zwróćmy jeszcze uwagę na jedną rzecz, zapisaną w 2 Mojżeszowej, 20 rozdziale, 5 wierszu. Nie będziesz się im kłaniał i nie będziesz im służył, gdyż ja, Pan, Bóg Twój, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze winem ojców na synach do 3., 4. pokolenia, tych, którzy mnie nienawidzą, a okazuję łaskę do 1000. pokolenia, tym, którzy mnie miłują i przestrzegają mych przykazań. Popatrzmy się, Bóg jest zazdrosny o nas. Jak w każdym małżeństwie, jak w każdym narzeczeństwie, to jest ta zdrowa zazdrość. Ja mówię o tej zdrowej zazdrości. I Bóg jest zazdrosny o swój lud. Gdy my poświęcamy, tu nie musimy czcić innych bogów, ale poświęcamy więcej czasu tym ziemskim sprawom, to może być nasza praca, nasze hobby, wszystko, co nas od Niego oddziela. Bóg jest zazdrosny o spędzany czas. Ale popatrzmy się, Bóg nawet tu okazuje się miłosierny, gdyż karze winę do 3. i 4. pokolenia, a okazuje łaskę do 1000. pokolenia. Słuchajmy, drodzy bracia i siostry, musimy zmienić nasze priorytety w naszym życiu. Musimy zacząć szukać Boga, co powinno być na pierwszym miejscu w naszym życiu. Przeczytajmy również Malachiasz 3:10. Malachiasz 3:10. Malachiasz 3:10. Przynieście całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu. I w ten sposób
Wystawicie mnie na próbę, mówi Pan zastępów. Czy do mnie otworzę ogień niebieski i nie wyda Pan błogosławieństwa ponad miarę. Dziękuję. Popatrzmy się, tu jest wspomniane o dziesięcinie. Ale i możemy powiedzieć, że wszystko, co do nas należy, nawet i nasz czas, gdy przyniesiemy go Bogu, oddamy go Bogu, to Bóg da nam wszystko, czego potrzeba w naszym życiu. Musimy zamienić tę kolejność rzeczy. Pierwsze szukać Jezusa, a Bóg da nam gdzie mieszkać, da nam środki do życia. Przecież Bóg chce nam dać wszystkie błogosławieństwa, jakie są na tej ziemi. Tylko my czasem zamieniamy tę kolejność. Ześle Bóg nam wszystkie błogosławieństwa. I jeszcze raz na koniec wspomnę, drodzy bracia i siostry, że to możemy dokonać tylko w imię miłości. Jest taka piosenka, potęga miłości, na pewno ją znacie. To jest wielka potęga i moc, którą Bóg nam dał. I odpowiedzmy Mu tym samym. Wszyscy widzimy tak naprawdę, co się dzieje dzisiaj w świecie. Ten świat już jest inny niż przed pandemią. Zgadzacie się chyba ze mną. Przyroda nam to każdego dnia udowadnia, że coś się naprawdę dzieje. To już nie mówimy my, ludzie, którzy oczekujemy przyjścia Jezusa, ale to już ludzie w świecie mówią, że coś zaczyna się dziać w tym świecie. Z gospodarką jest tak samo, z polityką jest tak samo. Wszystko zmierza do końca, drodzy bracia i siostry. Teraz jest czas, by powrócić do tej pierwszej miłości, drodzy bracia. Poświęćmy nasz czas, nasze spotkania z Bogiem, byśmy mogli spotkać się kiedyś wszyscy w Królestwie Niebieskim. Idźmy tą wąską drogą i ciasną bramą. A mamy zapewnione Królestwo Niebieskie. Mamy zapewnione cuda, które gdy opisywała Ellen White, to odkładała pióro, bo nie znalazła słów na opis tych pięknych rzeczy, jakie są przed nami. Drodzy bracia, tego wam życzę i tego sobie życzę, byśmy wytrwali przy Jezusie do końca naszych dni. Amen.